Witam w audycji Gościa Radia 5. Jest dziś z nami pan Robert Szatkowski, prezes Suwalskiej Szkoły Lotniczej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy Radia 5. Pytanie zadaje Artur Parafinowicz. Suwalska Szkoła Lotnicza za zaangażowanie w rozwój i propagowanie lotnictwa wśród mieszkańców Suwałk, a także aktywną współpracę z miastem przy prowadzeniu lotniska i organizacji wydarzeń lotniczych otrzymała w tym roku włócznie Jaćwingów, coroczną nagrodę prezydenta Suwałk. Zacznijmy od tego. Jest satysfakcja? No, z wielką radością i satysfakcją przyjąłem to wyróżnienie w imieniu Suwalskiej Szkoły Lotniczej, które właśnie docenia to nasze zaangażowanie w rozwój propagowania lotnictwa wśród mieszkańców Suwałk oraz także w szkolenia lotnicze, a także oczywiście kreowaniu tej nowej imprezy naszej jako odlotowe Suwałki. Zatem powiedzmy, ilu pilotów wyszkoliliście? No, kilkudziesięciu pilotów, mam na myśli tutaj sieci pilotów samolotowych. Natomiast jeśli pilotów szybowcowych, no to będzie 70 przez ten okres i 50 pilotów dronów. Należy to traktować jako hobby, jako zabawę, czy jako sposób na życie, czy jako Ja myślę, jest to, można to dwojako potraktować. Praktycznie 1/3 kursantów, którzy się do nas zgłaszają, no to wiążą swoją przyszłość z karierą w lotnictwie i rozpoczynają nas szkolenie, później kontynuują na uczelniach i zostają pilotami zawodowymi, tu też idą do pionu technicznego, czyli obsługa techniczna statków powietrznych. Natomiast 2/3 naszych członków, którzy wchodzą na szkolenie, to są osoby, które no już mają, są ustatkowani zawodowo i rozpoczynają właśnie realizowanie swoich marzeń, których nie mogli prawdopodobnie ze względów zawodowych, rodzinnych wcześniej zrealizować i teraz przychodzą i rozpoczynają latanie u nas. Przed audycją żartowałem sobie, czy to taki sposób na kryzys wieku średniego? Myślę, że to jest bardziej realizowanie swoich marzeń. Tak to nazwijmy. Czy wyszkoliliście, czy macie na koncie, że tak powiem kolokwialnie, pilotów, którzy zaczynali u was, a teraz powiedzmy latają dużymi samolotami, Boeingami, wożą nas na wczasy? Tak, mamy takich pilotów, latają w liniach Wizz Air. Zapraszamy do naszej strony Facebooku, tam będzie można znaleźć zdjęcia i jak najbardziej przyszli właśnie 7 lat temu i z taką pomysłem na życie, że chcą być pilotami. Okej, zróbmy to. I później, później chwalą się, jestem Suwałk, tam zaczynałem? Chwalą się nawet cały czas w wolnym czasie, jakkolwiek mają coraz mniej tego wolnego czasu, odwiedzają nas, latają u nas w Suwałkach, bo to są, pochodzą z Suwałk osoby, także jak są, przyjeżdżają do rodziny, także odwiedzają nas, latają, biorą pasażerów czasami, żeby rodzinie pokazać walory tutaj krajobrazów suwalskich. Co słychać zatem na suwalskim lotnisku? Czy jest szansa, żeby w ogóle kiedykolwiek wspomniane osoby przyleciały do swojego rodzinnego miasta tymi samolotami dużymi? Dużymi? Myślę, że tak. Jeśli to będą samoloty czarterowe, to tak, panie redaktorze. Natomiast z jakieś stałe połączenie lotnicze, no to raczej nie. Czarterowe, tak. Na pewno cały czas ten pomysł lotów czarterowych krąży, natomiast sytuacja polityczna, to wszystko teraz znowu to zahamowało. Mimo że mieliśmy właśnie po otwarciu lotniska, mieliśmy takie plany i byli zainteresowani operatorzy, natomiast teraz z racji tej sytuacji politycznej na razie to zamarło. Ale stacja paliw będzie na przykład. Będzie, jest już pozwolenie na budowę, jest wydane, mamy w ręku i rozpoczęliśmy praktycznie już 2 tygodnie temu prawnie budowę, także czekamy, żeby tylko mur spuścił i kopiemy. Co to zmieni? Znowu do dostępność do naszego lotniska, tym bardziej, że nasze lotnisko jest położone tutaj na trasie przelotowej z krajów przybałtyckich, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia. I przez jedyny przesmyk suwalski jest tutaj przejście na zachodnią Europę, także tutaj chcemy, żeby to było miejsce przystankowe, żeby mogli piloci się zatrzymać, zatankować, odpocząć. No i mam nadzieję, że przenocować, skorzystać z hoteli i w turystykę. Miasto zapowiada, że w tym roku również zorganizuje lotniczą imprezę. Czego się spodziewać? Mam nadzieję, że będzie lepiej niż w zeszłym roku.
że pogoda nam dopisze. No i w tamtym roku to zainteresowanie tą imprezą było bardzo duże. Przerosło nasze oczekiwania. Mam nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze lepiej. Przygotowujemy się już, planowanie imprezy rozpoczęliśmy już tydzień po zakończeniu, po podsumowaniu, także to jest długi proces, jesteśmy w trakcie. Natomiast organizatorem jest samorząd Suwał z panem prezydentem na czele, natomiast jesteśmy w komitecie organizacyjnym i wspomagamy naszym doświadczeniem. Bo o ile ten etap konkursowy, no tak, coś słyszymy, że lata nam na niebie, widzimy, tak, te kilka dni, a najważniejszy jest ten dzień ostatni, docelowy. Tak, 24 czerwca to będzie od godziny, gdzieś w godzinach popołudniowych rozpocznie się airshow Suwałki odlotowe, airshow odlotowe Suwałki, natomiast w cały tydzień, cały tydzień od poniedziałku do piątku będą Mistrzostwa Polski, tak jak w ubiegłym roku, Mistrzostwa Polski w akrobacji szybowcowej i samolotowej. Ta impreza zaraża lotnictwem? Po takim wydarzeniu rok temu mieliście chętnych? Tak. Tak, na pewno. Myślę, że to nie jest tak, że ktoś impulsem kierowany, natomiast ktoś to, że tak powiem, ten pomysł nosi w sobie i jak przyszedł na lotnisko, od razu faktycznie, jeśli chodzi o zainteresowanie szkoleniem szybowcowym, no wzrosło, może być, że 100%. Dobrze, zatem przybliżmy jeszcze temat osobom, które powiedzmy interesują się i mają marzenia, chciałyby takie osoby zostać pilotami takich dużych samolotów, marzą o tych podróżach, sławie, wielkich pieniądzach, no jednak prestiżu, tak? Jaka to droga? Ile czasu zajmuje? Ile kosztuje? A są dwie drogi. Pierwsza droga, no to jest, że tak powiem, najmniej obciążająca budżet, no to właśnie przyjść do aeroklubu, rozpocząć od szkolenia szybowcowego. Wtedy przy następnym kroku, przy szkoleniu samolotowym ma się bonifikaty, czyli to szkolenie krótsze jest. I następnie udać się na studia, na pilotaż. Wtedy po prostu skorzystamy z finansowania państwowego. Natomiast po ukończeniu studiów już automatycznie pracodawcy, czyli Polskie Linie Lotnicze oraz Ryanair, Wizz Air i inne po prostu czekają, bo brakuje pilotów. Sam LOT chce zatrudnić ponad 200 pilotów, także sam otworzył też własną szkółkę. No to jest jedna droga. Natomiast jest droga też taka komercyjna, czyli jeżeli ktoś ma duże konto, może wystartować od zera, no i taki koszt jest około 200 tysięcy, idzie do firmy komercyjnej i w ciągu 2 lat myślę, że już może rozpocząć loty już jako drugi pilot. Marzenia kosztują. Tak, ale też firmy podpisują kontrakty z takimi osobami, finansują, wtedy się trzeba klauzulę tam 5-6-letnią się podpisuje i można rozpocząć to faktycznie, praktycznie też bez pieniędzy, nie? Trzecia droga, że tak powiem, bez pieniędzy, ale umowa z firmą i firma komercyjna, całość też jest w stanie sfinansować. Cóż, gratuluję nagrody, życzę powodzenia. Gościem Radia 5 był pan Robert Szatkowski, prezes Suwalskiej Szkoły Lotniczej. Dziękujemy za wizytę. Dziękuję w imieniu Suwalskiej Szkoły Lotniczej. Pytania zadawał Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.